Jestem James! Przyszedłem was wszystkich pozabijać. No. Dwa, trzy. Bum! Osądzę was dzisiaj ja, nie piramidogłowy. Mój werdykt to winny i masowa egzekucja wszystkich żyjątek w tym popapranym miejscu. O! Osiedl! A, to też pamiętam co jest. Chwila, moment. Tutaj trzeba obrócić tą kostką w odpowiednią tą stronę. To otworzą nam się odpowiednie przejścia, ale kompletnie nie pamiętam, jak to trzeba było robić. Może tak? Zobaczymy. Hmm? Nic? Fuck. No dobra. A moment, nie ma tu żadnych przedmiotów? Kurde, ta kamera mnie wkurza! Czemu nie może być po prostu za Jamesem? No! A! No. Może tak? Bo wiem, że któraś twarz musi normalna być. O, nieważne. Może tak? Nieważne. Może tak. Już patrzę byle co. Nieważne. Hmm? Nie, chyba. Niech to. Kurde, nie pamiętam co trzeba, jaką gębę trzeba tutaj dać. Kompletnie nie pamiętam. Ale trzeba będzie próbować po kolei robić wszystko. O, jest! Udało się! Jest! Oj, patrzcie, kto przylazł! Znaczy, kto siedzi. Raczej, kto się pojawił. Bitch! Myślałem, że nie żyjesz! No właśnie! Maria! Myślałem, że to zabiło cię. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, what are you talking about? Okay, Maria jest na liście złych kolesiów. James, honey. Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Teraz próbuję być Mary. Nie wpadnij w te sidła, James. To jest podstęp. You were always so forgetful. Fuck. Time in the hotel. No i oczywiście Fraps się spierdzielił. Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. Ciekawe, co to za taśma. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. To jest poltergeist, kurde. Dito, o. If you want me to be. To nie jest ani Maria, ani Mary, to jest Dito. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Potrzebujesz miętówki, Maria. Czy tam Mary, czy Dito. Don't you want to touch me? Nie! I don't know. Come and get me. I can't. Chcesz mnie dotknąć? Nie wiem! Stay right there. James, rozpierdzielasz system, nawet nie wiesz jak bardzo. Szkoda, że... Głupi, patrzcie, siedzi rozkaraczona, jeszcze bez żadnego wstydu. Siema. O, dobra.
Dobra, teraz przynajmniej no, lekkie rozkaraczenie ma. Bicza. Czemu ja tak powiedziałem? Jeszcze coś w tle pierdzi. A! Nożyce do drutu. Dobra, to nam się przyda, ale jeszcze nie pójdę tam. Znaczy no, mogę teraz od razu pójść i ten, tym drutem się zająć, ale najpierw chcę trochę poeksplorować. Jeszcze? Co? Jeszcze żyjesz? Gadzie jeden, gin! Po to cię zabiłem, żebyś nie żył. No, a nie żebyś z martwych wstał. Fuck! Dobra, oni chyba z martwych wstają tutaj. Ale to nic! Bo James da im wszystkim w pierdol. O! O! Myślałeś, że co? Że mnie przechytrzysz? Masz w dupę! Jesteś dżentelmenem, James. Dobrze o tym wiesz. Nie, tam druty są. Muszę się wrócić. Bo chcę pójść zobaczyć... Ach, nie to. O, to właśnie. Gdzie to było? Gdzie to było? Moment. Chyba tutaj. Te drabinki. O, tak, to było tutaj. Najpierw chcę zobaczyć, co tutaj jest. O, osiedl! Osiedl. Osiedl. Dobra. O, osiedl! Kompletnie o tym zapomniałem! Uciekam! Nie! Idź! No! A tam jeszcze coś było, moment. Jeszcze jakaś inna drabinka? Zobaczę. Jeden health drink wystarczy. Zejdę, pójdę tam. Moment. Tutaj coś jeszcze było, jakiś korytarz. Nie, zaraz. Tutaj? O! Ej, tu nigdy nie byłem. Moment. Nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. W sumie zawsze spierdzielałem tu od piramidogłowego, więc co? Ja. Oh my god. Nie mówcie mi! O shit! Nie może być! Nawet nie wiedziałem o tym, że... A kurde, jakie to ciężkie. Moment. Jak się tym bije. O! Ja pierdzielę, jak takim czymś przypierdzielić, to musi boleć. Moment. To mogę tylko tak ciąć? Chwila. A jak przytrzymam? Chwila. Nie, jak przytrzymam, to też to robi. Kurde, to wyjaśnia, dlaczego piramidogłowy już więcej tego nie miał. Miecza ze sobą. Ja pierdzielę, teraz wszystkich rozpierdzielimy. No może jednak nie, bo to jest za ciężkie. Walić to. Pistolet i tak najlepszy. Co to tam, gdzie była ta drabinka? Trochę się podnieciłem, ale... Kurde! Gadzie jeden. Dobra. Mam nadzieję, że możemy tutaj latać w kółko. Chwila, moment. Wygląda na to, że możemy. Może. Nie wiem, bo jeszcze tutaj jedna część tego pokoju mi tutaj musi stanąć otworem. Czy to tu było? Nie. Głupi piramidogłowy. Z tym jego szpikulcem. Mam nadzieję, że na niego nie wpadnę teraz. Jestem ciekaw, czy mogę go zapierdzielić. Moment, kurde! No nie no! Wróciłem do punktu wyjścia. Chyba, że... Chwila. Czy tamta drabinka też nie prowadzi do tego samego miejsca? Tak, prowadzi. Dobra.
Gdzie to było? A nie, chwila, moment. Nie ma tu nic więcej. W takim razie to miejsce tylko było po to, żeby... Frap, znów mi się pierdoli. Tylko po to, żeby dostać ten wielki miecz, kurde. Teraz James będzie jak Cloud Strife, albo Zack Fair, albo ktokolwiek tam ma jeszcze taki wielki miecz. Tylko szkoda, że nie ma... że jego włosy nie są wystarczająco szpiczaste, żeby mógł takim mieczem operować jak trzeba. Ale hej. Zawsze coś. I co, głupie kable? Nie miałyście szans przed moim obliczem. O! W nogi. Ok, zobaczmy, co tu jest. Ja pierdzielę, ale tutaj z tymi potworami to... Po prostu od groma ich tutaj jest. O! Masz! Mam nadzieję, że było warto. O! Chyba było warto. W sumie czy chce mi się... Siet! 6 ampułek mam. W sumie to nie chce mi się już bardzo eksplorować tą grę. Chcę po prostu ją ukończyć i tyle. Tylko, że najgorsze jest to, że nie pamiętam, jak tutaj mam iść. Ale ewentualnie dojdziemy tam, gdzie trzeba. Ha! Co? Bezpieczny. Chwila. Zerknę na mapę. Tutaj jeszcze nie byłem. Zobaczymy, co tu jest. Chyba. Kurde, już sam nie wiem. Bum. Jej! Kurde, szkoda, że expa nie dostaje się za tych skurczybyków. Już do tej pory James miałby chyba z 50 level. Jak nie większy. Dobra. Przyładuj. 118 naboi. Ja cię kręcę. Jeszcze tak dużo ich mam. Mimo tego, że szaleję z tym wszystkim aż tak bardzo. Tędy? Chyba tak. Zero litości. Zero litości. Albo oni, albo ja. What do you have here? Dobra. Naboje do pistoletu? Naboje do... Ty skurczybyku! Jak śmiałeś na mnie narzygać. Spotka cię za to kara. No. Przeładuj. Hm? O się, dobra. Idziemy chyba w dobrym kierunku, sam kurde nie wiem. He? O! Na podłodze leży gazeta. Jest ubrudzona czymś przypominającym krew. Aż, może to jest ketchup i częściowo nieczytelna. Ciało mężczyzny na pewno, zidentyfikowanego później jako Thomas Oro. Mówić czy nie mówić, bo to by był spoiler. A, powiem. Thomas Orozco. Trwal lat 39 odnalezione zostało na brzegu jego... Na...
łóżku chyba jego ciało leżał twarzą do góry. Prawdopodobnie przyczyną śmierci były wielokrotne rany kłute zadane ostrym narzędziem w okolice gardła oraz po lewej stronie klatki piersiowej. Szacuje się, iż zgon nastąpił między godziną 23 a 30 minut po północy. Ze względu na ślady walki w pokoju oraz brak narzędzia zbrodni, policja przypuszcza morderstwo. Wszczęto już w związku z tym dochodzenie mające na celu zidentyfikowanie i pojmanie sprawcy. Ponadto biorąc pod uwagę, że z miejsca nie zginęła gotówka ani inne kosztowności, a sam pan Orozco znany był z pijaństwa i przemocy, przypuszczano, iż motywem nie był rabunek, a raczej miało to do czynienia z zbrodnią. Nie wiem. Tego ostatniego nie mogłem rozczytać. Okej. No cóż, chyba powinienem już mniej więcej te pójść w spoilerowe ślady w tej grze. Otóż tak, Tomas Orozco to jest oczywiście stary Angeli. O! O wilku mowa! Fuj! Ja pierdzielę, to jest twój tatuś? No muszę przyznać, że odziedziczyłaś po nim urodę. Tak czy siak, ojciec Angeli się nad nią znęcał. I ogólnie miała ciężki żywot w dzieciństwie, właściwie teraz też. Shit, moment. Nie. Nie! Nie! Nie zjesz mi mojej głowy. O ile dobrze pamiętam... Shit. Nie! Kurde, James, miałeś uciekać. Ale muzyka jest zarąbista. Kurde, hardkorowy metal. Ile dobrze pamiętam, to matka Angeli chyba ich zostawiła. Ją i jej brata. I z bratem też coś się złego stało, ale nie pamiętam. Tak czy siak Angela obrywała najbardziej. No i właśnie dlatego taka psycho się zrobiła. Are you okay? Właśnie zabiłeś jej starego, myślisz, że... O, dobra. Oh my fucking god! Tak to się robi. Angela, relax. Don't order me around. Nie rozkazuję ci. Not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me. No chyba tak, przecież rozpierdzieliłem tego potwora, który chciał cię zjeść. Always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. No właśnie. O tym mówiłem. You don't care about yourself anyway. You disgusting pig. Odrażający wieprzak, to kurde na czterech łapach siedzi, czy tam stoi i robi wieprzowe odgłosy. Angela. Don't touch me! You make me sick. Okej, spadaj stąd w takim razie. Zero wdzięczności. You said your wife Mary was dead, right? Kurde, ale w jakim tonie to powiedziała? She was ill. Liar! Podoba mi się ten jej kwadratowy dzień. You didn't want her around anymore.
You probably found someone else. Skąd możesz wiedzieć? That's ridiculous. I never. No. Trzeba było tu wchodzić, James. Zostałeś zlinczowany za to, że uratowałeś jej skórę. Mogło być gorzej. Mogłem na przykład zginąć, ratując jej skórę. Po raz kolejny to powtórzę. O. O. Kurde, telewizor. Travis Silent Hill Origins na pewno by już miał takie 5 w kieszeni. O, pamiętam, tu będzie zagadka chyba. O, no, pamiętam. Jego twarz przykrywa kawałek papieru, coś jest na nim napisane. Człowiek ten został powieszony za porwanie. Sprawiedliwości stało się zadość. Człowiek ten został powieszony za podrabianie banknotów. Podpalenia. Oszustwo. Kradzież. Morderstwo. Okej. Więc tak, tutaj jeszcze będzie drugi pokój. To jest ta zagadka z tych... typu, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Nienawidzę takich. Jestem w nich okropnie słaby. Pomóc ci tu może jedynie ten bezgrzeszny. Pomyl się i pociągnij za linę winnego, a nagroda spłynie na ciebie z najcudowniejszej i dziwacznej postaci. W najcudowniejszej. Czyli chodzi mniej więcej o to, że jak wyjdę stąd, to przeciwnicy będą. Okej. Trupy, trupy na drzewie wiszą. Ilu z tych trupów twe oczy naliczą? Język posiniał, a twarz poszarzała. Patrz, jak każdemu się głowa bujała. Pierwszy, gdy rzeźnika zabił, na patelce go przyprawił. Podał gościom jak przystawkę, na życzenie dał dokładkę. Drugi śmiechem, cukierkami łapał dzieci ulicami. Więc tak, zabójstwo, porwanie. Panu w niesmacznych ubraniach na posługę je naganiał. Inny się do domu wkradał. Złodziej z niego był nie lada, to jest złodziejstwo. Raz pragnienie piwem studził, rano w celi się obudził. Malarz z umiejętnościami próbował się z fałszywkami, fałszerstwo banknotów, lecz deszcz wielki raz go złapał, świeży tusz z banknotów skapał. Z myślą zysku dość szybkiego zabrał złoto, co nie jego, nikomu się tym nie chwalił, ciemną stroną się oddalił. Trzy chałupy z dymem puścił, szeryf za to nie odpuścił. Gdy się w mieście obcy zjawił, to go szeryf niemal zabił. Trupy, trupy na drzewie wiszą, ilu z tych trupów twe oczy naliczą? Sześć stóp wzdłuż ich sześciu wszerz, ściskaj pętle i ty też. Co za wesoły wierszyk, czyż nie? Dobra, więc tak. Nie, zaraz, to w takim razie nie było to. Okej, nieważne. Chyba na trudnym poziomie jest taka zagadka, że kto kłamie, a kto mówi prawdę. Tutaj jest tylko wierszyk. Chwila. Więc tak. No, przeczytaj. Morderstwo, to było. Kradzież, to było. Oszustwo. Może. Oszustwo mam na oku. Podpalenie było. Podrabianie banknotów było. A no! Porwanie to było z tymi dziećmi, więc myślę, że trzeba pociągnąć o to linę. Okej. Zobaczymy. Jeszcze się upewnię. Albo nie, nie będę się upewniał, po co? Z sufitu zwisa pętla. Pociągniesz ją, tak. Żeby to było to. Tylko nie nakładaj ją sobie na szyję, James, dobra? No, dziękuję. Tak to trochę wyglądało nie tak. Udało się!
Okej, to było proste. Nie, zaraz. Stop. W te drzwi muszę pójść. Ej no! Znowu od początku muszę to zrobić. No ja pierdzielę, co to ma być? Ha, ominąłem was wszystkich. Jest pociągnięte czy nie? Nie, nie jest. Chwila. Jeszcze raz. Muszę wrócić do tego pokoju, gdzie były te trupy i jakiś tam przedmiot było, ile dobrze pamiętam, do znalezienia. Klucz chyba. Który tutaj drzwi otwiera. Dobra, tu nieważne, bo oni się zrespili, ich nie rozwaliłem. To się nie liczy. O, to nie to? Okej, w takim razie będę każdą pętlę po kolei ciągnął i zobaczymy, co się z tym co będzie z tym wszystkim. Fuck this. Ty. W sumie tą zagadkę można też w ten sposób rozwiązać. Tak myślę. Jej! Kurde, nagroda też mi coś. Nie chcę takiej. Chwila, nie, moment. Czy ja dobrze postępuję? Czy ja dobrze robię? Nie mam zielonego pojęcia. Ale po kolei. W końcu dojdziemy do celu. Co nie, James? Ty dobrze o tym wiesz. A, dobra. Tu te drzwi będą zamknięte. Nie? Ale nie, moment. Chwila. Czy to na pewno będzie to, co myślę? Czy już czasem może nie rozwiązaliśmy tego? Moment, moment. Mapa. Zobaczę. Zignoruję to i pójdę dalej, bo może już rozwiązałem to niechcący. Znaczy niechcący, chcący, ale... Coś mi się zdaje, że był tu jakiś... No, to już wszystko wyjaśnia. Co za chory debil zaaresztował ten biedny zawór? No. Okej. Okay. Wracamy do ciągnięcia sznurów. Dobrze, że nie ciągnięcia drutów. Ha, 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 ha. A to wyjdzie, że muszę raz dobrze zgadnąć, a jak będę tak ciągnął po kolei, byle jak, to mi to się nie uda. Na pewno to jakoś tak zrobili. To nie może być aż tak proste. Dopóki mnie nie walną, to wszystko jest okej. Poza tym nie chcę ich teraz bić, bo oni będą się respić za każdym razem, kiedy ich rozwalę i pociągnę za zły sznur. Kurde, trawę koszą teraz? Całe szczęście. Znaczy, całe szczęście. Lepsze jest to niż, kurde, napierdzielanie i rozwalanie gruzu młotem pneumatycznym. Tak przy okazji, już tydzień mam spokoju z tymi pracami. Całe szczęście. Dobra. Został nam chyba już tylko jeden. A tu patrzcie, że nie zadziała. Tu patrzcie, że nie zadziała. Jestem tego, kurde, pewien. I jak zwykle też ostatnia możliwa kombinacja, kurde.
Tak jak z tymi karaluchami tam, z tą windą. Dokładnie to samo. Ja to mam szczęście. Nie, James. Ale to nic, bo i tak dobrze się tobą opiekuje. Masz HP na prawie pełnym za każdym razem. O, jest, nareszcie. No kurde. Klucz z kazańca. Leży tu kawałek papieru, który wcześniej przykrywał twarz wisielca. Okej, dobra, nie ma tu więcej nic do zrobienia w takim razie. Tędy? Czy nie? Nie, nie tędy. Oh my god.